Witamy Was w ostatnim w tym sezonie letnim codzienniku Lente. Dajcie znać, czy ten pomysł na cykl Wam się spodobał, to wrócimy do niego. Może zimą, a może latem, w przyszłe wakacje. Jeśli miałabym powiedzieć, co mi się kojarzy najbardziej z codziennością, to rytuał. A rytuał z kolei z takim zadbaniem trochę o siebie i to też jest część bycia i życia nad Morzem Śródziemnym. Co możemy podpatrzeć u dziewczyn z Morza Śródziemnego? Chcę ci powiedzieć brawissima, bo to jest dokładnie to, o czym chciałam porozmawiać. Chciałam zrobić taki babski odcinek, żeśmy trochę sobie właśnie pogadały o pielęgnacji urody. Ale rzeczywiście tutaj clue sprawy to są te rytuały. To są takie momenty, które możemy powtarzać, które aranżujemy specjalnie dla siebie, po to, żeby zrobić sobie przyjemność, ale także po to właśnie, żeby się zatrzymać. Tu zawsze jest ten element tego zwolnienia i tego robienia czegoś w sposób świadomy, prawda? Tego mindfulness, o którym nad Morzem Śródziemnym jakoś szczególnie się pamięta. Też tak sobie myślę, że ten moment końca wakacji to jest dobry moment właśnie i na wprowadzenie nowych rytuałów i w ogóle na pewne nowe jakieś gesty, nowe tradycje, nowe przyzwyczajenia, nowe zwyczaje. Bo jest coś takiego, nie wiem jak wy macie, ale ja trochę raczej mierzę czas od września do września niż od stycznia do stycznia. No bo masz dzieci. Bo mam dzieci, tak, ale też właśnie powrót z wakacji jest często dla mnie takim momentem, kiedy ja się czuję zainspirowana po podróżach, chcę właśnie coś podpatrzyłam, coś chcę nowego wprowadzić, coś chcę skopiować. Podobno nieładnie być papugą, ale myślę, że czasem to jednak dobrze robi. I też chcemy wrócić do pracy właśnie pełne energii, ale także zadbane, dobrze się czujące w swojej skórze. Pachnące, opalone. No, z tą opalone to wiesz, to tam różnie jest. Tak. Także byle zdrowo, bo słońce potrafi też być bardzo niebezpieczne. No ale to myślę, że dziewczyny nad Morzem Śródziemnym wiedzą to doskonale. Oczywiście i no niestety to też są tacy, co leżą plackiem na plaży, ale to o tym już nie będziemy rozmawiać. Natomiast myślę, że mają dużo takich bardzo bliskich naturze właśnie rytuałów i zwyczajów, które warto naśladować. Często rytuałów bardzo wiekowych, bo sięgających swoimi korzeniami bardzo dawnych czasów. W ogóle warto powiedzieć, że samo słowo kosmetyka pochodzi z greki. Kosmetikos to jest greckie słowo, więc no już tam właśnie w czasach starożytnych jak zwykle wszystko się zaczęło. Ja tak sobie myślę, że właśnie po tych wszystkich opalaniach, czy zamierzonych, czy nie, po właśnie wakacjach, taką pierwszą rzeczą, o której warto by pomyśleć, to jest zrzucenie starej i, nie chcę powiedzieć założenie, ale jednak przywdzianie nowej skóry. No i tutaj możemy sobie pomyśleć o peelingach. Myślę, że już sama mitologia śródziemnomorska nam pokazuje, że ten motyw właśnie zrzucania skóry to jest taka rzecz, co od zawsze się łączyło z jakimś odrodzeniem, właśnie z nowym początkiem. Kluczową rolę w tych mitach zawsze wąż odgrywał, prawda? Zwierzę, które właśnie dzięki tej niezwykłej umiejętności zrzucania skóry był zawsze takim strażnikiem właśnie nieśmiertelności i tego odradzania się. Oczywiście w naszej tradycji judeochrześcijańskiej wąż to też jest kusiciel, no ale żeby kusić, to też musi być pełen blasku i być wiecznie młody, prawda? Żeby wabić. Źródło kuszenia kobiecego też jest nad Morzem Śródziemnym. Przypomina mi się film Giuseppe Tornatore Malena z Moniką Bellucci w głównej tytułowej roli z muzyką Ennio Morricone. No ale czekaj, tam ona coś, jakieś peelingi robiła? Nie, ona po prostu jest przepiękna, jest najpiękniejsza na świecie tam, wiesz. Ona chyba nie potrzebuje robić niczego. Dobra, to sprawdźmy, co my musimy, żeby się trochę chociaż zbliżyć do Moniki. No właśnie. Wiesz co, no tak jak powiedziałam, już od starożytności te śródziemnomorskie babeczki różne sposoby miały.
Rzymianki przecież, pamiętamy, nie znały jeszcze mydła i one skórę oczyszczały i odświeżały poprzez smarowanie się oliwą, czekanie, aż ona, że tak powiem, zastygnie, i takim specjalnym narzędziem, które się nazywało strigil, zeskrobywano tę warstwę oleju ze skóry wraz z martwymi komórkami na skórka. Wiemy, że Egipcjanki używały jakiejś niezwykłej liczby rozmaitych olejów roślinnych właśnie do nacierania skóry, które łączyły często z cukrem, tworząc właśnie takie śródziemnomorskie, pachnące często różnymi też ziołami peelingi. No i tutaj właśnie wchodzimy w temat własnoręcznie przygotowanych kosmetyków. Jeśli chodzi o te wszystkie cuda złuszczające, bazy mamy zwykle takie, że bierzemy jakiś olej. Ja lubię oliwę z oliwek, ale ona bywa mocno aromatyczna, więc może warto na przykład olej ze słodkich migdałów. Niektórzy wolą olej kokosowy, no mniej śródziemnomorski, ale też bardzo zdrowy. I łączymy je właśnie albo z solą, albo z cukrem. Jeśli wolimy gęstsze produkty, to mniej oleju, a więcej tych ziarenek, albo na odwrót. Możemy do tego dodać olejki eteryczne, żeby nam różnie pachniało. Nie więcej niż kilka kropli, bo pamiętajmy, że one mogą być niedobre do stosowania bezpośrednio na skórę. Zawsze też warto zrobić próbę uczuleniową wcześniej. Jeśli chodzi o wybór cukier czy sól, no to co kto lubi, ja wolę cukier, bo on ma po prostu mniejsze te drobinki, one są trochę delikatniejsze. Nie, ja mam odwrotnie, ja wolę cukier, bo ma większe. Zawsze, no. Znaczy te peelingi solne zawsze są drobniejsze, tak w moim odczuciu, no chyba, dobrze, że jakieś. Ja to czuję na odwrót, ale mam wrażenie, że cukier generalnie tak lepiej złuszcza, lepiej domywa. Kurczę, a mogę coś dopowiedzieć a propos cukru? Bo nie wiem, czy ty znasz ten film przepiękny z 2007 roku, nazywa się Karmel. No, i film, no bo kiedy powiedziałaś kiedy powiedziałaś o tych Egipcjankach, to mi oczywiście od razu moje myśli powędrowały do nitkowania, wiesz, brwi i do różnych zabiegów i do takiego salonu piękności w centrum Bejrutu. No i właśnie tam się dzieje akcja, to jest opowieść o kobiecości, o kobietach, o przyjaźniach, o miłości, o nieszczęśliwej miłości. Także Nadine Labaki wyreżyserowała ten film Karmel. I on pokazuje dziewczyny nieustannie jakby dbające o siebie właśnie w centrum Bejrutu, w Libanie. Jeszcze powiedzmy, dlaczego cukier, tak? No bo karmel, no i depilacja. Bo to był w ogóle jeden z pierwszych razy, kiedy usłyszałam o depilacji cukrem. Masakra, ja nie chcę rozmawiać. Że nie woskiem, tylko depilacja cukrowa. One tam to robiły, pamiętam, na brwi też. No, to był, no... Karmel chyba ma taki stopiony cukier, który służy depilacji, ma też symbolizować pewną słodycz bycia kobietą, a ból, który jest, kiedy się zrywa go ze skóry, jakby ból czy cierpienie bycia kobietą. Piękny film, bardzo śródziemnomorska filmowa propozycja. Polecam wam gorąco, z piękną muzyką. Cieszę się, że o tym wspomniałaś, bo jakoś tak rzeczywiście bardzo to się wpisuje też w tę rozmowę o rytuałach, które zawsze znaczą trochę więcej niż to, co widzimy, tak? No to właśnie tak jak powiedziałaś, to nie tylko chodzi w tym filmie przecież o depilację cukrem, tam jest tak wiele więcej tematów, prawda? I tak to jest w tej naszej codzienności, że te różne drobne gesty, no za jakoś dużo więcej za nimi stoi. Ale wracając do tych peelingów, takim bardzo ważnym dla Śródziemnomorza specyfikiem, który jest w różnych kosmetykach, zresztą nie tylko właśnie w peelingach, ale też w maseczkach stosowany, jest miód. Też coś, co jest bardzo bogate w symbolikę różnego rodzaju. No i na przykład właśnie w Grecji bardzo często mieszane z sokiem cytryny, robi się z tego taką maseczkę, którą się nakłada na twarz i no ona ma i odżywcze działanie, i rozjaśniające. Sok z cytryny w ogóle ma takie przecież działanie i ściągające, i antybakteryjne, i rozjaśniające właśnie. Można do tego też dodać odrobinę cukru, żeby jeszcze więcej tych komórek zetrzeć. Ja mówiłam o tych olejkach eterycznych i tutaj możemy podróżować po całym
Białym Śródziemnomorzu, jak sobie dołożymy do tego oleju i cukru, czy tam soli, lawendy, no to mamy prowansję po prostu we własnej łazience. Jak sobie dodamy neroli, czy olejek z kwiatu gorzkiej pomarańczy, no to nam się robi Sewilla, prawda, i Andaluzja. Z takich włoskich aromatów chyba pierwszym, który mi przychodzi do głowy, to jest kawa. No i znowu mamy peeling, który można zrobić po prostu rozkręcając własną kawiarkę. Te fusy właśnie z kawiarki też łączymy znowu z jakimś olejkiem, znaczy nie olejkiem, olejem roślinnym, czyli na przykład oliwą z oliwek. I nacieramy ciało i mamy tutaj z tego same plusy, bo to jest i działanie antycelulitowe kawy, i antyobrzękowe, no i oliwa z oliwek, która tutaj przed utratą wilgoci. I zero waste. No i zero waste, gorzej trochę z łazienką, bo te fusy takie średnie są, a w ogóle też pamiętajmy, że jak używamy tych wszystkich oleistych kosmetyków, no to i wanna, i prysznic mogą być bardzo śliskie, więc też warto pamiętać, żeby się zabezpieczyć odpowiednio i zwracać uwagę, jak będziemy wychodzić, żeby kiepsko nie skończyć ze złamaną nogą. Mówiłam o tej greckiej maseczce, która jest najpopularniejszą maseczką wśród Greczynek, które chcą coś w domu zrobić, tak jak u nas w naszej szerokości geograficznej, to chyba wszyscy ogórki, prawda? Zawsze na wszystkich zdjęciach nakładają one właśnie oliwę z miodem i z cytryną. Lubią nakładać. Druga opcja to jest jogurt. Ja myślę, że to się w ogóle przyjęło w Europie, też jogurt często, mleko zsiadłe, prawda? Na oparzenia słoneczne się nakłada, ale też jogurt na twarz, taką wcale nieopaloną, działa trochę jak taki peeling kwasowy, bo też rozpuszcza te martwe komórki, także no działa bardzo, bardzo dobrze i jest prosty i pewnie w każdym domu dostępny. Mówiąc o peelingach, polecam też wszystkim te bliskowschodnie rękawice zwane Kesa. To jest dla odmiany taka rzecz, którą możemy za dosłownie 10 zł w Polsce gdzieś tam w serwisach internetowych kupić, i która jest tradycyjnie używana w bliskowschodnich hamamach do właśnie takiego peelingu z pianą i do masażu, często w bardzo gorącej, wysokiej temperaturze. Bo pamiętajmy, że hamam to jest właśnie bardzo rozgrzane powietrze, tym się różni od sauny, że jest jednocześnie wilgotno. No my w naszych małych łazienkach, jak zamkniemy drzwi i puścimy gorącą wodę, to mamy haman w sekundkę, także możemy się też myślą przenieść i kilka chwil swojemu ciału poświęcić. Mówiąc o morzu, warto też wspomnieć o talassoterapii, czyli o wszystkim tym, co wpływa pozytywnie na naszą urodę, na nasze zdrowie, a pochodzi z morza. No i tutaj mówiłyśmy o soli, można oczywiście sól morską do kąpieli, do peelingów, ale możemy też pobawić się kosmetykami pochodzącymi z Morza Martwego. No jesteśmy cały czas w tym samym obszarze, chociaż to jest inny zbiornik. I na przykład takie okłady na ciało z tego błota z Morza Martwego, czy z Jordanii, czy z Izraela, wspaniale działają na skórę trądzikową, na egzemy różnego rodzaju. Cudowna rzecz, którą też można we własnej łazience zrobić. No a później to już oleje na skórę, oleje do włosów, no i tutaj mogę długo opowiadać. Oleje do włosów. Ja nic na ten temat nie wiem i nigdy w życiu nie stosowałam, a ty? Wiesz co, no ja jestem w ogóle miłośniczką olejów wszelkich. Dwa moje ulubione oleje to jest olej arganowy, szczególnie popularny w Maroku. Mówi się, że olej arganowy to jest w ogóle złoto płynne Maroka. I olej z figi indyjskiej, czyli z opuncji figowej, jak się mówi po polsku. Dwa oleje najbogatsze w antyoksydanty i różne inne cuda, które naszej skórze i włosom bardzo dobrze robią. I ja rzeczywiście je też stosuję do włosów, na zmianę z oliwą z oliwek, zwykłą taką z kuchni. Jak wiesz, mam długie, długie włosy, więc staram się robić to w sposób taki najmniej angażujący, żeby jakby cały dom w tym oleju nie był. I robię to w ten sposób, że odrobinę oleju, dosłownie, nie wiem, łyżkę, dwie, wlewam do jakiegoś dużego słoika, czy do takiego bardzo wysokiego kubka, kufla. Resztę wypełniam wodą z kranu po prostu, ciepłą letnią,
i samą kitkę. Tak, sam koński ogon w tym zanurzam, wtedy to się, te włosy się oblepiają. To jest metoda, która jest znana w internecie jako miskowanie, bo można to też robić poprzez zanurzenie głowy po prostu właśnie w misce z tym olejem i wodą. Warto z tym pochodzić przynajmniej pół godziny. No i potem cała filozofia polega na zmyciu tego. Kiedyś z przerażeniem wysłuchałam fryzjerki, która mi mówiła, że trzeba potem 6 razy umyć głowę, żeby to zmyć i dopiero wtedy rzeczywiście tej tłustości się pozmywamy. No i załamałam ręce, bo przecież w ten sposób zmywamy też wszystko dobre, co żeśmy na te włosy i skórę głowy nałożyli, więc nie, to broń Boże, nie robi się tego w ten sposób. Wystarczy wziąć odżywkę do włosów, w zasadzie dowolną, taką, która nie ma silikonów, i wetrzeć w te włosy właśnie odżywkę, posiedzieć z tym jeszcze kilka minut i ona ten olej emulguje, to się nazywa właśnie emulgowaniem. Potem myjemy normalnie szamponem i drugi raz nakładamy odżywkę. Włosy są cudownie lśniące, miękkie, elastyczne. Raz w tygodniu taki tak zwany włosing bardzo polecam. Oczywiście tutaj warto się zainteresować jeszcze porowatością swoich włosów, no to już jest większa filozofia. Jak ktoś chce, to ja chętnie na Instagramie czy na Facebooku doradzę, bo bardzo się tym pasjonuję, ale rzeczywiście śródziemnomorskie kobiety, szczególnie te bliskowschodnie, bez tych dwóch olejów i oliwy z oliwek życia sobie nie wyobrażają. Na większości mają nie tylko piękną skórę, ale właśnie przede wszystkim przepiękne włosy, no więc coś w tym chyba jest. Ja jako strasznie leniwa kobieta jednak jestem za szybkim działaniem, a może śródziemne. Nie, może śródziemne działa dobrze na urodę. Od wody słonej robią mi się fale na włosach. Skóra muśnięta słońcem super wygląda. Ciało w piasku też jakoś się samo peelinguje i w ogóle jakoś tak jest przyjemniej żyć. Letni codziennik Lente tutaj dobiega do finału, ale nic nie stoi na przeszkodzie, abyście sobie powtórzyli te wakacje i odsłuchali od pierwszego odcinka do tego raz jeszcze. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Zapraszamy, no właśnie, do odsłuchania tego, co już było, ale także przede wszystkim do tego, co będzie, bo lada dzień wracamy oczywiście z naszym tegorocznym cyklem podróży. Pierwszym przystankiem będzie Słowenia. Zapraszamy.